Mam znak, że możemy rozpocząć. Serdecznie witam Was, drodzy Państwo. To wielka moja radość, wielka przyjemność, że spotykamy się kolejny raz na tym miejscu. Dzisiaj, tak jak powiedział kolega przed momentem, mamy mówić o miłości. Ktoś mi kiedyś powiedział, daj Pan spokój już z tą miłością. Wszyscy tylko o miłości cały czas. A może właśnie nam tego potrzeba? Za chwilę o tym, proszę Państwa, ale pozwólcie, że zwrócę Waszą uwagę w tej chwili na ekran, dlatego że tutaj na ekranie widzicie Państwo w tej chwili to rozwiązanie graficzne. Grafik wpadł na pomysł, znając tytuł jedynie serii spotkań, aby położyć takie trzy smugi. I niektórzy pytają, co to ma oznaczać, z czym się to wiąże. Pozwólcie Państwo, że wyjaśnię. Ta niebieska smuga łączy się z faktem, że nadzieja dla wierzących ludzi, dla chrześcijan, łączy się zawsze z niebem, prawda? A zatem niebo jest niebieskie, ale do nieba nie można się dostać inaczej, jak tylko przez pełną ufność i wiarę, że stało się to dzięki przelanej krwi Jezusa Chrystusa. A jeśli tak, w takim razie mamy czerwoną smugę, która także kieruje nas ku niebu. Po co zatem ta biała smuga? Ta biała mówi o tym, że Jezus nie tylko wybacza nasze grzechy, ale daje moc, abyśmy stali się nad nimi zwycięzcami. Przykrywa nas, jak w teologii to określamy, przykrywa nas płaszczem sprawiedliwości swojej. W tym momencie zawsze to symbolizowane jest bielą. Mając zatem to wszystko już w pamięci, możemy przejść do naszego dzisiejszego wykładu. Czekajmy z miłością. Drodzy Państwo, powiedziałem na ostatnim spotkaniu, że całą serię tych 12 spotkań opieramy na jednym wersecie, który znajduje się na kartach Słowa Bożego w liście apostoła Pawła do Galacjan w 5 rozdziale i tam 22 i 23 wersecie. Owocem zaś ducha jest miłość. Zwróćcie Państwo uwagę, że świadomie wyróżniłem to słowo zupełnie inną barwą, tylko dlatego, żeby powiedzieć Wam, że ta miłość jest na pierwszym miejscu jako część owocu ducha. Ale owoc ducha nie składa się jedynie z miłości. Jest jeszcze radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Te wszystkie to dokładnie tytuły kolejnych naszych spotkań. Bo warto o tym mówić. Jeśli mamy poczuć obecność Jezusa Chrystusa w naszym życiu i poczuć Jego moc, którą będzie starał się działać z nami. Kocham poezję. A kochając poezję, zawsze się decyduję na to, aby znaleźć jakiś wiersz. Pozwólcie Państwo, że rozpocznę dzisiaj króciuteńkim wierszem polskiego poety, niestety nieżyjącego już, pana Stanisława Stanclika. Napisał kiedyś taki maleńki erotyk, który jest przepiękny. Brzmi on tak. Niesiesz swą miłość ostrożnie, aby przez drwinę nie przepaść i o szyderstwo nie rozbić. Niesiesz swą miłość ogromną, niesiesz swą miłość ku mnie. Nie wiem, czy taki ciężar potrafię unieść. Przepiękny wiersz, nieprawdaż? Co prawda miał to być jego erotyk do dziewczyny, w której zakochał się tak bardzo. A przecież pomyślałem sobie, że pasuje mi do miłości Bożej. Bo Bóg niesie swoją miłość ku nam wszystkim. Niezwykle delikatnie, niezwykle ostrożnie, z jedną nadzieją, że odpowiemy. Na miłość nie da się milczeć, na miłość nie da się nie odpowiedzieć. Na miłość musimy zawsze odpowiedzieć. A skoro już o poezji, to pozwólcie Państwo, że zacznę od kolejnej pięknej poezji, ale tym razem biblijnej. Otóż mędrzec Salomon znany jest z tego, że napisał nam, jak mamy w Biblii, dwie księgi bardzo ważne. Księgę przysłów albo przypowieści Salomona, trzy księgi faktycznie, przepraszam, księgę Koheleta, czyli księgę kaznodziei Salomona oraz księgę pieśń nad pieśniami. Ta trzecia księga zawsze mnie zachwycała. Ciekawe, że na przestrzeni wieków ludzie interpretowali ją w różnoraki sposób. Jedni widzieli w niej tylko teologię i symbol miłości Boga do każdego człowieka, inni widzieli
autentyczną miłość i relacje miłosne pomiędzy dwojga zakochanymi osobami. W Księdze Pieśni nad Pieśniami znajduje się w 8 rozdziale przepiękny tekst, 6 i 7. Ja nie zmieniłem u siebie w komputerze tekstu. Połóż mnie jak sygnet na swoim sercu. Przywiąż mnie jak sygnet do Twego ramienia, bo silna jak śmierć jest miłość. Wielkie wody nie zdołają zgasić miłości, ani rzeki jej nie zaleją. Cytuję to, drodzy Państwo, za przykładem naszego polskiego noblisty Czesława Miłosza. Przepiękne tłumaczenie i przepiękne wyrażenie miłości, miłości Boga do nas. Faktycznie ten tekst zainspirował mnie do tego, aby nazwać naszą dalszą część rozważań intensywnością Bożej miłości. Tekst bowiem w niesamowity sposób podkreśla, jak intensywna jest Boża miłość względem wszystkich nas. Czym ona jest? Dlaczego Bóg w jakiś sposób stara się ją zaproponować, ale prawie że narzucić? Czasami jak tak bardzo kochamy, to robimy, ale nasz Bóg, nawet gdy stara się narzucić, decyzję przyjęcia miłości pozostawia każdemu z nas. To tak, jakby ten, który jest wszechmocny, powiedział do każdego z nas: możesz się odwrócić tyłem do mnie. To będzie mnie bolało, ale ty musisz zdecydować. Zresztą, drodzy Państwo, widzę, że niektórzy Państwo siedzicie parami, to znaczy ze swoimi małżonkami czy mężami. W związku z tym rozumiecie, co mam na myśli. Nie kochamy dlatego, że ktoś nam rozkazał, prawda? Kochamy dlatego, że coś stało się w naszym życiu, że coś pociągnęło nas do siebie i to jest to. Nasza miłość jest tylko odpowiedzią na Jego, na Bożą miłość względem nas. Stąd powinniśmy stale kontemplować nad miłością Bożą. Jakaż to jest miłość? Popatrzcie, ta miłość jest nieubłagalna jak grób, mówił ten tekst. Ta miłość jest nienasycona jak grób. Salomon dodał jeszcze, że ta miłość jest gwałtowna jak żar ognia. I dodał jeszcze coś więcej, jest nieugaszona, skoro nawet wielkie wody jej nie mogą ugasić. Czy nasza miłość do Boga jest podobna? Chcielibyśmy, prawda? Ale wcale tak nie jest. Jesteśmy świadomi, że z tym mamy problem. Apostoł Paweł, kiedy pisał na temat miłości Bożej, nazywał ją faktycznie zamiast słowa miłość, nazywał ją dobrą nowiną, Ewangelią, zwiastowaniem. I mówił niesamowite słowa. Popatrzcie zresztą, co Paweł powiedział, bo to niezwykle ważne. List do Galacjan, rozdział 1 i werset 8. A choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, zamieńcie sobie, jeśli chcecie, miłość odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Mocne słowa apostoła Pawła. Paweł mówi, nie wolno niczego zmienić. Ta miłość musi zadziałać. Ta miłość musi trafić do nas. Wiele ludzi jednak stawia bardzo konkretne i bardzo dziwne pytanie. No dobrze, ale w czym objawia się ta miłość Boża? Dosyć dziwne pytanie, aby w XX wieku, wobec tego wszystkiego, z czym się na co dzień spotykamy, stawiać takie pytania, w czym się objawia? W tym, że po prostu On jest miłością. Zwróćcie Państwo uwagę na to, co mówię. Bóg jest miłością. Bóg nie kocha jedynie nas. Bóg nie ma miłości do nas. On po prostu jest miłością. A to załatwia całą sprawę. Skoro jest miłością, to znaczy, że umiłował nas po raz pierwszy. W pierwszym liście apostoł Jan napisał bardzo ciekawe słowa. My kochamy, ponieważ On sam pierwszy nas pokochał. Normalny przykład.
Kochamy dlatego, że z naszej inicjatywy nie potrafilibyśmy się zdobyć na miłość względem Boga. I znowu powstaje proste pytanie. No dobrze, ale skąd ja mam wiedzieć, że On mnie pokochał pierwszy? Chciałbym zwrócić teraz na bazie tego wciąż tekstu z Pieśni nad Pieśniami, tekstu, który podaje nam sam król Salomon, zwrócić uwagę waszą na cztery aspekty miłości. Ja nazywam to gradacją miłości Bożej. To pierwszy aspekt. Nazywam to osobliwością miłości Bożej. To drugi aspekt. Mówię o tym, że Jego miłość zostaje potwierdzona w nas i przez nas. I że ta miłość utworzyła z Nim taki ścisły związek. Chciejmy zatem popatrzeć dalej na ten pierwszy aspekt. Gradacja Jego miłości. To niezwykle ważne. Po pierwsze, jeszcze przed założeniem świata, czytamy na kartach Pisma Świętego, Bóg nas umiłował. Jak można miłować kogoś, kto jeszcze nie istnieje? Tak a propos, rodzice wiedzą doskonale, że jeśli marzą o dziecku, to zaczynają go kochać jeszcze zanim zostało poczęte. Zaczynają tworzyć sobie w swoich myślach jego obraz. Zaczynają wyobrażać sobie, jak to będzie, kiedy się urodzi. A gdy się urodzi, cała miłość wylewa się na dziecko. Jestem nie tylko ojcem, jak powiedziałem Państwu wczoraj, ale jestem dziadkiem. Już pięć razy dziadkiem. I w związku z tym troszkę wiem na ten temat. Jak to się rodzi? Obserwuję moich synów, obserwuję moją córkę, którzy kochają swoje dzieci od samego początku miłością, która jest niesamowita. Jeden z synów czekał aż 40 lat na swoje dziecko i doczekał się. A kiedy urodziło się, był tak szczęśliwy. Faktycznie mógłbym Państwu pokazać jego zdjęcia, jak tuli swojego małego chłopczyka do siebie. Bóg w taki sposób wymarzył nas sobie także. I kiedy stworzył nas i postawił na tej ziemi, jego miłość oblała całkowicie nasze istnienie. Co dalej się stało? Stał się jednym z nas. Jezus decyduje się na to, aby być synem człowieczym. To jest specyficzne określenie. Oczywiście, że jako człowiek musi być człowiekiem, ale on nie jest człowiekiem, on jest synem człowieczym. To znaczy, że wywodzi się z ludzkości, mimo że swoje początki ma w niebie. Jakby człowiek, który nie jest człowiekiem, bo kimś jeszcze więcej, bo z rodu królewskiego. Ale gdzie splendor? Gdzie zaszczyt kapłaństwa, o którym czytamy w Biblii? To wszystko zostawia. Staje się pokorny. Wyobraźcie sobie na moment, drodzy przyjaciele, to, że ten Bóg, który ma pełną moc, pełną sławę, pełną wielkość, potrafi zstąpić z nieba i zamiast przynajmniej urodzić się w najbogatszym, najwspanialszym pałacu tej ziemi, decyduje się na poród w stajence, w Betlejem. Na ubogie dzieciństwo, na trudności, które będzie przeżywał przez długi czas, na wyśmiewanie się, a potem, kiedy jako dorosły mężczyzna chce ludziom służyć, nie potrafi spotkać się nawet z wdzięcznością, a raczej z planowaną śmiercią, na którą jest gotów, bo jak uczymy się, specjalnie po to przyszedł. Przyszedł po to, aby zająć nasze miejsce. To my jako grzesznicy powinniśmy umierać, ale On z miłości potrafi posunąć się jeszcze dalej. Żyje życiem podległy, będąc prawu. A potem jego cierpienie, jego smutek, jego śmierć. Umarł sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Poniósł nasze słabości, nasze grzechy. Jeden z moich ulubionych, niestety już nieżyjących pisarzy amerykańskich napisał o tym, że śmierć Jezusa daje nam coś takiego, jakby ktoś z miłości postanowił nam dać niezasłużony prezent. I daje przykład. Morris Vanden pisze w swojej książce, wyobraźcie sobie, że jest człowiek, który chce się z wami zamienić
biorąc wasz długopis, a w zamian dać wam najbogatszy, najlepszy samochód marki Cadillac Seville. Ze złotymi klamkami, pięknymi progami, w ogóle wymarzony samochód. I Wenden dodaje później na końcu, tak jest z miłością Bożą, z jednym zastrzeżeniem, że my nie mamy nawet tego długopisu. A żeby dokonać takiej zamiany, trzeba albo kochać bezgranicznie, albo być kompletnym szaleńcem. Gradacja miłości prowadzi nas od samego początku aż do samego końca. Ale popatrzcie teraz na osobliwość Jego miłości. Jest to miłość bezgraniczna. Bo to miłość względem zbuntowanych ludzi. Grzeszników, którzy wolą trwać w grzechu, zamiast iść Jego śladem. Ta miłość jest także niepożądana. Nikt wcale nie prosił o nią, a przecież On sam przychodzi, aby ratować. Nikt wcale nie oczekiwał tego, a On przychodzi sam, aby udzielić pomocy, mocy, prowadzić, wspierać. Ta miłość jest z niczym nieporównywalna. Jak czytamy na kartach Słowa Bożego, większej miłości nie ma jak tę, gdy ktoś oddaje swoje życie dla ratowania drugiego człowieka. I w końcu ta miłość jest nieskończona i niepojęta. Bo potraficie to zrozumieć? Za każdym razem, kiedy czytam na temat Jego miłości, wzruszam się i zastanawiam się, dlaczego nie potrafię zgłębić tego, nie potrafię tego zrozumieć do końca. Jest zbyt wielka, zbyt obszerna, tak ważna, aby tylko nam dopomagać. Ale popatrzcie na trzeci aspekt, o którym powiedziałem. Ta miłość potwierdzona jest w nas i przez nas. To bardzo ważne. Kochamy naszego Boga, prawda? To oznacza, że Go szanujemy. To oznacza, że Go podziwiamy, to oznacza, że potrafimy się radować tą miłością, to oznacza, że jesteśmy Mu wdzięczni za tę miłość. A wtedy tam, gdzie pojawia się Jego miłość, ta miłość staje się prawdziwa i szczera. Niewymyślona, nie na pokaz i to do tego jeszcze bardzo impulsywna. Ta miłość, gdy jest, jest w pełni świadoma. Kochamy Go, wiemy o tym, czujemy to, czujemy Jego prowadzenie, Jego wpływ na nas. Ta miłość jest ewidentna, jest widoczna, są jej dowody na każdym kroku naszego życia. Kochamy Jego Słowo, kochamy Jego świątynię, kochamy pozostawione przez Niego obrzędy, kochamy Jego dzień, kochamy wszystko, co On nam zostawił. I ta miłość jest najwyższa, bo przewyższa wszystko, cokolwiek ma jakiekolwiek znaczenie. Tak, drodzy przyjaciele, ta miłość jest niesamowita. Miłość potwierdzona w nas i przez nas. Ta miłość tworzy także związek z Bogiem. Bardzo ważne, bo to On nas pierwszy umiłował, jak mówiliśmy przed chwilą. Bardzo ważny, bo okazał swą miłość nam wszystkim i każdy ma szansę, aby ją poznać. Niesamowita, bo zrozumieliśmy i poczuliśmy ją. Ten związek, który stał się jak rzeka. Jak rzeka, która wpływa do ogromnego oceanu. Jak światłość, która przezwycięża jakąkolwiek ciemność, czy jak magnes, który przyciąga każdego z nas do siebie. Ta miłość utrwaliła się w nas już na stałe. I mam teraz wielką chęć, drodzy Państwo. Tak a propos muszę Wam powiedzieć, że zdecydowaliśmy, aby od następnego, to znaczy jutrzejszego spotkania, uruchomić na tym miejscu wypożyczalnię Pisma Świętego. Wypożyczalnie, to znaczy każdy z was wchodząc będzie mógł otrzymać ten egzemplarz i w trakcie spotkania korzystać z niego. Powiem dlaczego. Dlatego, że oprócz faktu, że wyświetlam każdy tekst na ekranie, lubię jak ktoś otwiera Biblię
i możesz z niej przeczytać. Choćby tak piękny tekst, jaki powinien być znany z pamięci i uznawany jest ogólnie na świecie za najbardziej znany tekst z Pisma Świętego ze wszystkich. I mam propozycję. Przeczytajcie ten tekst razem ze mną teraz i głośno nie bójcie się. Bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Znamy ten tekst, prawda? Znamy tę miłość, prawda? Wiemy o tej miłości wszystko, co można wiedzieć, a przecież jednak kwestionujemy tę miłość. Kiedy klękamy w modlitwie do Boga i prosimy o wybaczenie grzechu, nazywając grzech po imieniu, co wcale nie jest łatwe w naszym życiu, prawda? Trudno jest przyznać się przed samym sobą do czegoś, co nie jest dobre. Łatwiej skrytykować kogoś, kto coś zrobił, ale samemu powiedzieć o tym Bogu. Ale oczekując przebaczenia, musimy to wyznać, musimy Mu to powiedzieć. A jeśli Mu powiemy, On przebacza. Bóg deklaruje także, mówiąc, że nieustannie zachowuje nas do tej chwili i mówi nieustannie, kocham Cię. Dlaczego nie reagujesz? A my jednak kwestionujemy Bożą miłość. Kiedy ją kwestionujemy? Po pierwsze, najczęściej zdarza się to przy wielkim cierpieniu. Ludzie cierpią, chorują i nie doznają żadnej ulgi. Wiecie, co zauważyłem u wielu osób? Że wtedy oskarżają Pana Boga. To Pan Bóg jest winien. Nie mieści mi się to w głowie, ale tak jest. Zatem spróbujmy skupić naszą uwagę na ważności miłości. Patrząc na rzeczy tak, jak Jezus, znaczy patrzeć tak, że widzimy rzeczy takimi, jakimi są. Jezus nie wychwala ich. Wiecie, jesteście wspaniali. Czuję waszą miłość dla mnie. Jezus mówi, gdybyście mnie umiłowali. Jak jest z nami, drodzy przyjaciele? Kim my jesteśmy? Nasza miłość winna skierować się na Jego osobę tylko. Na tym polega chrześcijaństwo. Czy wiecie, że słowo chrześcijanin to faktycznie Chrystusowiec? To faktycznie tak. Słowo chrześcijanin wzięło się z tego, że ci ludzie w pierwszym wieku myśleli o Chrystusie, mówili o Chrystusie, śpiewali o Chrystusie, tęsknili za Chrystusem, rozmawiali o Chrystusie. Będzie jeszcze z tym Chrystusem, którego oczekiwali. Ci, którzy nie byli chrześcijanami, zaczęli ich wyzywać. To są ci Chrystusowcy. Zważcie na to. To niesamowite, ale tak to działało. On jest źródłem wszelkiej dobrotliwości, jaką ustanowił. Jeśli patrzeć będziemy na Niego, zauważymy to na pewno. Miłując Go, mamy Go i mamy Jego dobrotliwość. Jeśli patrzeć będziemy na Niego, zauważymy to jeszcze głębiej i więcej. Miłując Go, bardziej będziemy cenić sobie Jego dobrotliwość, a to ważne w życiu. Miłując Go, stajemy się wszystkim tym, co On czynił także. Jednoczymy się z Nim we wszystkim. Ale to jeszcze nie koniec mojej listy. Miłując Go, kochamy innych ludzi ze względu na Niego. Ktoś kiedyś zapytał mnie w trakcie jednej z serii spotkań, które prowadziłem. Pastor ma dodatkowe premie za to, prawda? Uśmiałem się. Jak to, nie płacą pastorowi dodatkowo? Miłując Go, kochamy innych ludzi ze względu na Niego. Miłując Go, nasza miłość przetrwa wszelkiego rodzaju odrzucenia. To także bardzo ważne.
I w końcu, miłując Go, odczuwamy miłość Jego Ojca. Tak, moi drodzy, to takie ważne, abyśmy pamiętali. Jezus, kiedy był na ziemi, starał się zaszczepić w nas tego rodzaju myślenie. Starał się zwrócić naszą uwagę na to, że to właśnie tak działa. A Jan, apostoł w 14 rozdziale Ewangelii, napisał w 23 wersecie: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Weźcie te słowa dosłownie. Pomyślcie o tym, że dzisiaj macie gościć Jezusa wraz z Ojcem, Bogiem Ojcem w swoim domu. Już widzę niektóre uśmiechy na twarzach. Dobrze by było, gdyby tak miało być. Ale tak nie tylko może być, to może być nasze doświadczenie, wasze dzisiejsze doświadczenie. On chce być gościem wraz z Ojcem w naszym domu. To nie jest obecność fizyczna, ale ta Jego obecność daje nam pewność, zmienia absolutnie wszystko w naszym życiu, czyni nas szczęśliwymi, czyni, że nasz smutek całkowicie się usuwa, stajemy się zupełnie innymi ludźmi. Nasz smutek nie powinien kwestionować naszej miłości do Boga. Analizując ten tekst, wpadłem jeszcze na jeden pomysł. W przypadku uczniów, przeczytajcie to, nasz Pan sprawiedliwie powiedział: gdybyście mnie miłowali. Niestety ze smutkiem mógłby powiedzieć to samo i o nas. Gdybyście mnie miłowali. Pewnie gdybyśmy wszyscy miłowali Go, byłoby nas dzisiaj tu więcej. Prawda? Pewnie gdybyśmy wszyscy miłowali Go w tak pełni, chcielibyśmy za wszelką cenę służyć innym ludziom, aby im dopomóc. Gdy narzekamy na Jego wolę z powodu naszych poważnych dolegliwości. Czemu Bóg dopuszcza to dla mnie? Czy to jest właściwe pytanie? Ja raczej oczekuję zawsze zwycięstwa od Boga wtedy, kiedy coś mnie boli. I wiem, że będzie. Ufam Mu całkowicie. Nasz smutek nie powinien kwestionować naszej miłości, gdy obawiamy się śmierci i tym wyrażamy naszą niechęć do spotkania się z Panem, gdy przyjdzie. Ludzie boją się śmierci bardzo, bo nie wiedzą, czym jest śmierć. Jezus, przewidując tę obawę, dał fantastyczną sugestię. Nie nazywajmy tego śmiercią, nazywajmy to snem. A sen to już nie brzmi tak strasznie, bo ze snu zawsze można się obudzić. Jeśli Go miłujemy, powinniśmy się cieszyć, że przyjdzie czas, kiedy będziemy mogli z Nim być. Nasza miłość faktycznie winna wywoływać naszą radość z wywyższenia naszego Pana. To ważne, moi drodzy, abyście zwrócili uwagę teraz na to zdanie. Czy odczuwamy taką radość z tego, kim Jezus jest dzisiaj dla nas wszystkich? Najwidoczniej miało być lepiej dla uczniów, że ich Pan odszedł do Ojca. Podobnie i my traktujemy często nasze błogosławieństwa jako stratę lub brak czegoś, o czym wymarzyliśmy sobie. Pomyśleliście o tym w taki sposób? Przecież Jezus wyraźnie mówił im: lepiej, żebym od was odszedł. A oni się martwili i nie chcieli. Wyraźnie mówił im: przecież ja i tak powstanę. A oni nie dawali temu wiary. Cokolwiek mówił, było kwestionowane. Dlaczego? Co z nami się dzieje, że jesteśmy ludźmi właśnie takimi? W końcu dla naszego Pana było wielkim zyskiem, że odszedł do Ojca. W ten sposób odszedł z pola cierpienia i to na zawsze. W ten sposób odebrał swoją chwałę w niebie, którą miał wcześniej. W ten sposób
został chwalebnie nagrodzony przez Ojca, o czym Słowo Boże mówi tak bardzo wyraźnie. Chciałbym zwrócić waszą uwagę teraz na coś bardzo ważnego. Faktycznie taki nakaz miłowania to brzmi jak nowe przykazanie. I nazwałem to 11. przykazaniem. Słyszeliście o tym, że mamy 11. przykazanie? O tak, powinniście. Jest to tekst jeden w Ewangelii Jana, który sugeruje jednoznacznie, że jest to 11. przykazanie. I to bardzo ciekawe. 13 rozdział, werset 34. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Te słowa Jezusa brzmią w niesamowity sposób. Ale musimy zrozumieć dobrze, co to oznacza nowe przykazanie. Nie dlatego, że przykazanie to wnosi cokolwiek nowego, bo o tym możemy czytać na kartach Starego Testamentu także. Zatem w czym nowe? W tym, że Jezus powiedział, ja was umiłowałem. To jest nowe. Teraz już widzicie, bo przyszedłem, aby wam to pokazać. To 11. przykazanie, tak niezwykle ważne, tak niezwykle istotne. Pomyślcie na to, nad tym przykazanie. Jak napisałem tutaj w nawiasie, bez izolacji, bez samolubstwa, bez obojętności, bez nienawiści, bez urazy, bez zazdrości, bez niegodziwości. No to w takim razie co teraz? O, teraz jest litość, teraz jest współczucie, teraz jest dobroć, teraz jest sympatia, teraz jest życzliwość, teraz jest dobroczynność. To jest to, co przeważa w drugą stronę. Po drugie, jest to wzorzec, na jakim musi być ono zbudowane. To przykazanie. Miłość niezasłużona. Miłość całkowicie za darmo. Miłość w pełni pokorna. Miłość samopoświęcająca się. Miłość praktyczna dla wszystkich. I miłość trwała. Czyż nie jest to nic innego, jak to, o czym apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian i rozdziale 13? Nazywamy to hymnem o miłości. Ale to są właśnie dokładnie te same cechy, czym jest miłość i jak ważna jest dla każdego z nas. A jeśli już to rozumiemy, to w końcu mamy stosowność jego przeznaczenia, tego przykazania. Nowy autorytet, nowa ilustracja, nowe wartości, cechy nowego królestwa. To jest to, co powinno zaistnieć w naszym życiu. To jest to, co powinno funkcjonować w nas nieustannie. Aż się obawiałem, żeby nie przedłużyć za wiele i nie przedobrzyć miłości Bożej. Żeby nie zmęczyć was tym, bo mógłbym mówić jeszcze godzinami. Miłość Jego do nas jest tak istotna i tak ważna w dzisiejszych dniach. Drodzy przyjaciele, żyjemy w ciężkich czasach. Mimo, że jest nam całkiem dobrze. I to dziwi. W ciężkich czasach, bo nie jesteśmy pewni jutrzejszego dnia nigdy. Ani ekonomicznie, ani politycznie, ani pokojowo. A jednak patrzymy z nadzieją w przyszłość. Jeśli będziemy czekać, oczekiwać z miłością, wszystko się zmieni. Spróbujmy. I mam propozycję. Jak żeby inaczej, jeśli teraz nie poprosić naszego Boga o to, aby nam pobłogosławił w taki sposób? Skłońcie wasze głowy w modlitwie. Wszechmocny Boże, dziękujemy Tobie za miłość. To takie proste zdanie, Panie, ale faktycznie cóż możemy więcej powiedzieć? Czujemy, że nas miłujesz. Czujemy tę potrzebę w naszym życiu. Boże, chcę błagać, abyś sprawił, by każdy z nas odczuwał ją w pełni i aby tekst z Malachiasza, który mówił o kwestionowaniu Bożej miłości, nigdy nie dotyczył nas.
byśmy byli tymi, którzy bronią tej miłości, którzy ją rozumieją, którzy potrafią trwać przy niej i lgnąć do Ciebie. Chcemy takiego przytulenia do Ciebie, Boże, bo potrzeba nam tego na co dzień. Dlatego wdzięczni za to, co mówisz nam na kartach Twego Słowa. Chcę prosić, abyś prowadził, dotykał i wzmacniał każdego z nas. W Twoje ręce się polecamy, Boże, licząc na błogosławieństwo Twoje, licząc na to, że to, czego dokonujesz, jest dzięki Duchowi Świętemu, skoro miłość jest owocem Ducha. Wielbimy Cię za to i dziękujemy w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego ukochanego Zbawiciela. Amen. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Moi drodzy, tylko się cieszyć, nieprawdaż? W związku z tym nie dziwcie się, że nasze jutrzejsze spotkanie ma tytuł Czekajmy z radością. O, ja nie mówię o wesołkowatości, nie. Mówię o radości. Czym jest radość? Powiem Państwu szczerze, że kiedy przygotowywałem się do tej serii spotkań, zacząłem szukać w encyklopediach i wszystkich słownikach znaczenia słowa radość, słowa pokój. Czym to jest faktycznie? I znajdowałem przeróżne definicje. Ale jeśli pomyślałem o tym, jaką definicję daje nam Słowo Boże, wtedy mogłem przyklasnąć z radością. Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam na jutrzejsze spotkanie. Wierzę, że Pan Bóg znowu będzie z nami, będzie nam błogosławił i będziemy mówili o czekaniu z radością. Skoro się boimy przyszłości, to może mieć miejsce radość? Może, gwarantuję, ale o tym już jutro. A dzisiaj, drodzy Państwo, przypomnę zaproszenie mojego przyjaciela, który wspominał wcześniej o tym, że tutaj w bocznej sali przygotowano coś drobnego do przekąszenia czy do napicia się. Drodzy Państwo, to nie o ucztę chodzi. Chodzi o to, żebyśmy pobyli jeszcze razem. Być może macie jakieś pytania. Jestem chętny do tego, aby z Wami rozmawiać. Jeśli chcecie się czymś podzielić, swoimi refleksjami, będziemy także wdzięczni. Zatem nie żegnam, ale zapraszam.